Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy, na którym jak widzicie wiele przez weekend się pozmieniało, dlatego że był weekend epicki, przebraliśmy się, poklikaliśmy lochy, no i już jesteśmy na prostej drodze tak naprawdę do wbicia 300 poziomu i no jak sami widzicie serwer tak naprawdę wystartował no powiedzmy miesiąc i tydzień temu, chyba nawet dokładnie tak mniej więcej, no a już tutaj dość dużo osób na serwerze wbiło 300 poziomy, my też już jesteśmy na dość, tak jak mówię, prostej drodze, żeby ten 300 poziom wbić, także no bardzo, bardzo szybko się to rozwinęło, nawet nie wiem kiedy i ten zabójca ten 300 poziom również osiągnie. Nie wiem, czy to będzie dzisiaj na odcinku, bo tak naprawdę lochy docisnąłem w weekend jak mogłem, ale na pewno coś poklikamy i pokażę wam, co tu się pozmieniało. Na wstępie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, to już w ogóle standardowo powtarzam, ale przypominam również, żebyście teraz zjechali w dół tego kciuszka, zostawili, bardzo mi będzie miło, no i subika z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, to również żebyście mieli powiadomienia o filmach. Oprócz tego na Twitcha i na Discorda zapraszam, linki w przypiętym komentarzu i opisie, możecie sobie tam wbijać. No i tak jak mówię, na zabójcy troszkę się pozmieniało, no bo tych leveli wbiliśmy, jak widzicie, naprawdę sporo. Sporo też lochów porobiliśmy, ja tu się wam starałem wszystko pozapisywać, żeby mniej więcej wam popokazywać dzisiaj. No ale może zacznijmy od tego, co było ostatnio na odcinku, czyli od pupili. Z ostatniego odcinka w ogóle nie jestem zadowolony. Szczerze mówiąc, było nagrywane tak troszkę spontanicznie i jakby myślałem w mojej głowie, że pomysł jest spoko i faktycznie wydaje mi się, że był. Mimo, że tam jakiegoś dużego zainteresowania tymi pupilami wiadomo nie ma. No ale wydawało mi się w mojej głowie, że właśnie pomysł był spoko, ale wykonanie zrobiłem tragiczne. Jak potem ten odcinek oglądałem, to w ogóle zastanawiałem się, czy go wrzucać. Potem jak go wrzuciłem, to się zastanawiałem, czy w ogóle go nie usunąć, ale stwierdziłem, że w sumie takie słabsze odcinki też muszą być, więc niech on sobie zostanie. Tam w skrócie po prostu robiliśmy przejścia w pupilach, bo to był czwartek, gdzie naprawdę dużo tych pupili z czwartku mogliśmy połapać. No ale jak wiecie, zostało nam jeszcze do złapania oko i do pokonania, co zresztą zrobiliśmy. Jak widzicie, już to oko sobie karmimy. Mamy je na 13 poziomie, walkę z tego zaraz wam pokażę, bo mam zapisaną, jak tą dzinką to oko pokonaliśmy. No tutaj ziemia to już widzieliście i właśnie ogień, smoki, padł nam w jakieś chyba 107 dokładnie grzybów. Bardzo jestem z tego powodu zadowolony. Trener to był oczywiście 11, zresztą tutaj przy oku tak samo 11. No i pupili, jak widzicie, złapanych mieliśmy tyle, ile mamy teraz, oprócz oczywiście smokiego. No i tu w świetle tak samo, oprócz oczywiście oka. Więc no bałem się, że wydam, tak jak to miało miejsce chyba na S38, że tych grzybów poszło tam, nie wiem, chyba z 2000 czy 2,5 na tego smokiego i w ogóle strasznie sobie plułem w brodę, że nie poszedłem po prostu w tego kogieniuta, bo i tak te pupile to jest rzecz drugorzędna i po prostu w kogieniuta byłoby taniej. No ale jak już przekarmiłem tego czompa, to stwierdziłem, że ok, idziemy smokiego i się udało. Tak jak mówię, chyba około 107 grzybów na to przejście to jest bardzo mało. No i teraz już jesteśmy na prostej drodze, nie? Pierwsze te przejścia są najtrudniejsze, później już będzie z górki. No i tutaj mamy, jak widzicie, siedmiornicę na poziomie 54. Już zaczyna ta siedmiornica pokonywać nawet te żywioły, te inne po prostu żywioły już wychodzi na prostą, więc dzisiaj na przykład zrobiłem 5-0 w pupilach i myślę, że teraz już na tym pozostaniemy, żeby takie 5-0 starać się robić, żeby tutaj troszeczkę w tym rankingu sobie podskoczyć. No a ranking wygląda nieźle, bo to co mówiłem w ostatnim odcinku, tam w ogóle się pomyliłem, bo tam mówiłem, że Szymcio złapał pupile w trakcie odcinka, on w ogóle od początku miał 53 pupile chyba, z tego co pamiętam, a ja tego po prostu nie zauważyłem i tam gadałem głupoty na koniec. No nieważne, odcinek nie wypał, można by powiedzieć. Tak jak mówię, zastanawiałem się, czy go usunąć, ale zostawiłem. No i tak jak mówiłem, zresztą chciałbym być na tej drodze, żeby jak najwięcej tych pupili połapać. No i teraz już mamy ich, z tego co widzę, na ten moment oczywiście najwięcej na serwerze, więc to też można powiedzieć, że wyszło. Tak naprawdę dzięki tutaj temu smokiemu, no i w tej wodzie połapałem sobie koniksa w sobotę i wczoraj tego małżona w jesienną noc, no właśnie dzięki tej siedmiornicy. Dzisiaj w ogóle była woda i zauważyłem, że masa osób zamiast iść w siedmiornicę, to karmi tego kroksa, dalej idzie w koniksa, jakieś tam cuda, nie mam pojęcia czemu, widocznie nie oglądają, no bo moim zdaniem nie ma to totalnie sensu, jak jest to przejście w siedmiornicę. No ale dobra, mniejsza z tym, tak wyglądają pupilki. Co tu jeszcze ciekawego? Jeżeli chodzi o menadżera areny, zostały nam tylko dwa ulepszenia, niestety z tego co wiem już sporo osób kupuje platynki, ja cały czas nie mogę wylosować ulepszenia do potworów, nie mam ani przyspieszenia, ani ozłocenia, co jest dość słabe, no bo to są, wiadomo, dwa najważniejsze ulepszenia od razu po toalecie, więc dobrze by było je złapać jak najszybciej.
No ale jak widzicie, póki co nam się to nie udaje, więc no potrzebuję jeszcze dwóch ulepszeń tutaj i wtedy będziemy mogli lecieć dalej po platynki. Więc arenka tak, no i tu wiadomo, jakieś sobie zrobiłem zapasy epików do kibla. Tutaj stojak, no to póki co zostaje tak jak jest. Tutaj są runki, jeszcze mamy za mało run, żeby coś tam kombinować więcej. No i tyle, nie? W sumie to mogę sobie wrzucić dzisiaj już do kibla coś, żeby było, na przykład te rękawice. Czy dla Magusia one są git? Nie, dają tylko plus 7, więc nie ma sensu, lecimy rozmontowanko. No i okej, co my tu mamy? Tu mam wszystko poulepszane, tutaj tak samo, więc możemy, myślę, lecieć dalej. Co tu jeszcze się pozmieniało? No teraz będzie event, z tego co kojarzę, twierdzy i golda chyba, od piątku do niedzieli. No i ja na piątek chciałbym sobie postawić już tą twierdzę 15. Prawdopodobnie, nie wiem, nie jestem pewien, ale chyba już mam surki na salkę 15, chociaż mogę się mylić, ale na pewno do piątku będę miał, więc tą salkę również postaram się postawić 15, żeby już po prostu mieć tą twierdzę i więcej surek inkasować z eventu, nie? To jest jakby oczywiste. Tu mi się serce buduje na 12. Już zacząłem, bo uzbierałem te dusze. Gildyjka fajnie, bardzo dużo osób zrobiło progres, jak widzicie, do rankingu też zaraz przejdę i w ogóle zaraz oczywiście do tych lochów też przejdziemy, to takie szybkie omówienie. Bardzo dużo osób zrobiło progres, jak widzicie, sporo osób już tutaj level 300+, ale to zaraz wam pokażę na tle całego serwera. No i mamy już 198% skarbca i trenera, nie? Czyli po prostu procentów gildyjnych. No i dzisiaj będziemy, z tego co wiem, atakować już 50. wyprawę, może się uda, zobaczymy. I już to 200%, czyli ten komplecik będziemy mieli. No i okej, tak to generalnie wygląda. Chyba tutaj nic więcej do pokazania wam nie mam, więc wydaje mi się, że możemy powolutku lecieć do tych lochów. Lochów, tak jak mówię, za dużo nie mam do zrobienia, tak szczerze, bo tutaj no co miałem docisnąć, to docisnąłem. Możemy ten portal. O kurde, ale pech, no nie mogę. Nie spodziewałem się, że zrobimy, że jest szansa w ogóle go zrobić na raz. No jak widzimy, była i to bardzo duża. Ze 100% został mu 1000 HP. No nie. Niestety, no już jesteśmy dzień do tyłu, jakbyśmy go dzisiaj pokonali, to już jutro bilibyśmy kolejnego, no a teraz musimy sobie... Niestety, jutro się odnowi, będzie miał 10% i go jutro dobijemy. No trudno, szkoda, na pewno by coś tam pomogło w lochach, no ale szkoda. Na wieżę mam jakieś to fajne procenty. W ogóle tu karczmy mrocznych sobowtórów już ruszyłem i jak ruszyłem pierwszego, to od razu drugi i trzeci również mi padł. I pamiętamy, że one wszystkie dają 300 milionów expa, więc no biorąc pod uwagę, że dajemy radę przed 300 levelem ten loch ruszyć, no to dzięki temu jeszcze szybciej będą w stanie inni wbijać ten 300 poziom, jeżeli ktoś będzie szedł po jakieś rekordy czy coś, no to ten loch, który no jest najnowszy w tym momencie, ostatni, który wyszedł, daje tą możliwość, żeby jeszcze szybciej ten 300 poziom wbić, więc no tak to generalnie wygląda. Dobra, no i teraz tak, ja wiecie co, na początek mam tutaj fajne procenty, może nie, może na początek to zajmiemy się takimi, na które mamy naprawdę duże procenty, czyli to jest między innymi Góra Oli, bo ona mi tu nie da za dużo, ale po prostu ją klikniemy, żeby była kliknięta, bo na nią już mamy ponad 10%, tu od razu mi jakiś epiczek wyleciał, więc spoko, zawsze to będzie do kibelka ewentualnie. No i druga sprawa to jest wieża. Na wieżę również mamy ponad 10%, więc myślę, że ona padnie w miarę szybko i myślę, że nie tylko ona, że generalnie tych wież jesteśmy w stanie kilka zrobić, no ale to jeszcze się okaże. Tu mamy coś na wszystkie cechy, więc oczywiście rozmontujemy, no i zobaczmy, czy dalej jesteśmy w stanie kliknąć. No wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że jednak to pójdzie. Widziałem, że tam w ogóle Mr. Jupson, w ogóle tą topkę serwera może na koniec odcinka pokażę, żeby już tak bardzo na początku się nie rozgadywać. Jeżeli chodzi o Mistera Jupsona, czyli wojownika, on tam już chyba jakąś 90 ma wieżę, czy coś takiego, więc my tutaj tym zabójcom tym bardziej powinniśmy tych wież, no przynajmniej do tej 90 dobić, no ale to wiadomo, że jeszcze mają wpływ na to towarzysze. Nasi towarzysze są tacy se, nie? Tak szczerze mówiąc, tacy se, no tutaj troszeczkę się poprawiły te kamyki, bo trochę skipowałem, żeby poszukać klucza do kolejnego lochu w mroku, więc troszkę się to popoprawiało, no ale tu generalnie, tak jak mówiłem, jeszcze szału nie ma. Dobra, no ale 88 padła, no i zobaczmy teraz, czy ta 89 również nam padnie. Na pewno byłoby spoko. Dokładnie, padła i zobaczcie, że to w miarę szybko idzie. Tu plus 16, w teorii spoko, ale też myślę, że nie ma co, żeby tutaj kamień podmieniać. Jakby dawało chociaż 25, no to jeszcze, ale daje tylko tyle, więc lecimy dalej, no i zobaczmy, czy tą 90 jesteśmy w stanie kliknąć. Ja tutaj na wieży jeszcze się skupię. W ogóle zacząłem mówić, że właśnie będzie ten event twierdzy, ten event golda, ale bodajże w ostatni weekend
listopada, przepraszam, będzie właśnie ten 13, Boże, 13, piątek 13 chciałem powiedzieć, będzie oczywiście ten Black Friday, czyli czarny piątek, który z tego co nagrywałem wam o tym odcinek, najprawdopodobniej będzie nam dawał po prostu i pomarańczowe gemy i czarne gemy, tylko i wyłącznie będą lecieć z kopalni przez 3 dni, więc no tutaj nie wiem jaka to będzie częstotliwość, ciężko będzie określić, czy w ogóle damy radę te pomarańczowe gemy, nie mając tu żadnego, nawet jednego legendarnego itemku w klasterze wydropić, chociaż wydaje mi się, że tak, no bo pamiętamy, że nawet jak nie mamy żadnej 15 salki w gildii, to i tak same czarne lecą, więc no w teorii powinno to tak działać, no ale nigdy nie wiadomo, więc tak jak mówię, jeszcze sobie poczekamy, jak tutaj pachołkom i sobie wymienimy nawet na te czarne gemy same, to tu na pewno i ta wieża szybciej pójdzie i ta strefa mroku, no a wiadomo, wieża jest o tyle istotna, że tutaj chcemy grać to mniej więcej zamknięcie wieży z okołałem, bo jak wiemy, jak okoła dobijemy na setkę, no to przechodzimy na Heraldona, no i tą wieżę musimy mieć zamkniętą, żeby go złapać, ale myślę, że na spokojnie, zwłaszcza tutaj zabójcom nie powinno być z tym problemów. Dobra, wieża ładnie poszła, jesteśmy teraz na 91, no i zobaczcie, ta 90 ta pierwsza próba bardzo, bardzo obiecująca. 1000 HP mu tam zaledwie został. Tylko wiecie co, może ja na razie przejdę, bo i tak zrobiłem w sumie więcej niż myślałem. Przejdę do kolejnych, a potem zobaczymy jakie mam jeszcze procenty na tą wieżę i może jeszcze do niej się wrócimy. Zacznijmy teraz Tyranka Tacy. Tyranka Tacy daje nam 300 milionów expa. Jak możecie sami zauważyć, expa na kolejny poziom, jaki nam brakuje tutaj, żeby wam nie zasłaniało, to są 352 miliony, więc taki lock daje nam praktycznie jeden poziom. Na Tyrankę Tacy mamy w tym momencie 0,60%, co nie jest dużo, ale to jest w zasadzie jedyny loch, na którym możemy faktycznie wbić jakąś większą ilość expa, więc myślę, że fajnie by było ją przycisnąć. Pamiętamy, że lochy, które miały 0,20-0,30% szans padały nam po dosłownie kilku grzybach, więc myślę, że 0,60 to już jest również dość fajna ilość, żeby właśnie tą tyrankę spróbować przycisnąć, no bo tak jak mówię, ona daje nam tu prawie cały level, no więc to jest dużo, dzięki niej wbijamy prawie 297, myślę, że jeszcze jakimiś innymi lochami go dobijemy, no ale tak jak mówię, no nie ma za bardzo pola do popisu, żeby ten 300 dzisiaj jakoś wycisnąć, mi się wydaje, no bo nie, po prostu nie, ewentualnie tam jeszcze strefę mroku byśmy mogli spróbować docisnąć, właśnie, w sumie w strefie mroku mamy maga, tak teraz sobie myślę, na tego maga mam znowu 0,50%, więc to też nie jest wcale tak mało, no i jak tego maga pokonamy, to chyba później są sami wojownicy i tam ewentualnie jakiś zwiadowca, więc oni też oni by nam może w sumie dobili ten 300, ale to najpierw musimy tą tyrankę Tacy pokonać, no bo na pewno będzie to o wiele prostsze, no tam fajna ilość, no to wygląda tak jakby miało to nie paść, ale pamiętamy, że tyranka, o właśnie, dokładnie, to miałem mówić, pamiętajmy, że to jest zwiadowca, więc kwestia uników, ona nie ma dużo HP, także jakoś to poszło. To sobie też obejrzymy jakoś na koniec. To będzie chyba dłuższy odcinek, tak mi się wydaje, ale no trochę się tu podziało, więc myślę, że warto. No i dobra, fajnie. Udało nam się ją kliknąć. Mamy coś na zręczność, ile nam to daje. Plus 18, więc nie za dużo. No ja tu itemki zmieniałem, więc wiadomo. Zobaczmy, ile daje Kunegundzie. Plus 10. No to też wcale nie jakoś dużo. A czy jest tutaj w ogóle coś? No te rękawice jej dają plus... tu plus 30, zobaczcie, tutaj o, klata jej daje bardzo dużo, dobra, to z racji tego, że nie mamy miejsca w ogóle, to my jej tą klatę podmienimy, tylko że jeszcze musimy jej podmienić niestety runkę, no ale trudno, ta klata jej, tak jak mówię, dawała bardzo, bardzo dużo, no i okej, teraz jest git, wszystko jest w dalszym ciągu zaczarowane, bo oczywiście nie zmienialiśmy żadnej broni, no i dobra, tyranka Tacy nam padła i na co my mamy jeszcze fajne procenty? Na Hemoridor mamy, z tego co widzę, ponad 2% i ewentualnie jeszcze na Szkołę Magii mamy również, no na Szkołę Magii mamy w sumie 0,60, ale dobra, zobaczymy, czy po tym Hemoridor, bo on powinien paść w miarę szybko, czy po tym Hemoridorze wbijemy level. Jeżeli nie wbijemy, to może spróbujemy do tej szkoły wejść, chociaż szkoła na tym etapie nam nie daje jakoś bardzo dużo expa, to może ewentualnie jakimś tornadem tam dobijemy ten level i później sobie pójdziemy właśnie jeszcze spróbować tego maga przycisnąć właśnie w tej strefie mroku. Oczywiście wiadomo, jak widzieliście, jak tam pokazywałem chyba strefę mroku, a jeżeli nie, to zaraz pokażę. Jeżeli chodzi o bossa, o nasze lustrzane odbicie, no to nie ruszam go w tym momencie, to jakby też mnie troszeczkę, powiedzmy, spowalnia, żeby ten 300 poziom wbić, no wiadomo, delikatnie, dobra, udało się, no i no widzicie, za dużo expa on nam nie da, więc nie ma sensu w ogóle tego klikać, tak mi się przynajmniej wydaje.
Tutaj mamy znowu coś na zręczność. Zobaczmy, jak Kunegundzie. O, plus 33. To jest jak najbardziej git. Tutaj sobie weźmiemy cyk, tu sobie weźmiemy odzysk klejnotu, pyk, pyk. No i dobra, i lecimy teraz, tak jak mówię, do tej twierdzy posępnego czerepu. Tak jak mówię, lustrzane odbicie zostawiam. Zrobię je sobie dopiero, jak mi będzie dawało 300 milionów expa. Taktyka ta sama jak na W50, więc tego nie ruszam. No i twierdzę posępnego czerepu mamy 7 na 10. Tu mamy tego bagiennego Dragora, czyli po prostu maga, na którym się zablokowaliśmy i na którego nie mamy za dużo procent. Ale zanim to zrobimy, to może spróbujemy tym tornadkiem jakoś dobić ten level. Chociaż, no nie wiem, jak to nam pójdzie. Tu mamy jakiegoś wojownika. No ja mówię, ja te lochy wszystkie docisnąłem jak tylko mogłem po przebieraniu, więc no za dużych procentów nie miałem. Niestety na kolejne, dobra, tutaj nam coś padło. Miejsca też nie mamy za dużo, chociaż tu akurat hełmik, więc git. Akurat to, co nam było potrzebne, dowiedźmy. Okej, kolejny padł w miarę szybko, kolejny również. No i dobra, no coś tu zaczęło padać, ten sobie sprzedamy. Teraz lecimy do tego, no i ten chyba również w miarę szybko padnie, bo to jest magii. Dobra, i dobiliśmy ten nieszczęsny 297 level. Na razie nie klikam dalej tornada, bo mija się to z celem. I tak już kolejnego levela samym tornadem nie wbijemy. Troszkę golda nam się odłożyło, więc możemy tego golda wrzucić sobie od razu w statystyki. Już będziemy mieli prawie 2400 wytrzymałości, no i będziemy lecieć dalej do zręczności. Aha, też wam zapomniałem powiedzieć, ostatnio byłem dość nisko w rankingu na ostatnim odcinku, ale było to spowodowane tym, że zrobiliśmy sobie naturystę. Jestem z siebie dumny, bo to jest chyba pierwszy serwer, na którym zrobiłem naturystę. Na żadnym innym mi się nie chciało i na żadnym innym nie mam tego naturysty zrobionego. Tu uznałem, że i tak jeszcze nie jest jakoś ranking tam, wiecie, powiedzmy ustalony, nie ma tam jakiejś dużej przewagi kogoś czy coś. To pierwsza sprawa, a druga sprawa, jeszcze miałem po prostu dużo miejsca w ekwipunku, więc stwierdziłem, że zrobimy to i w tym samym czasie zrobiłem też na W50, więc to są dwa moje jedyne konta, ten magi zabójca, na którym ten naturysta został zrobiony, także można powiedzieć, że mam to z głowy, jestem dość z siebie dumny, nie? W cudzysłowie, no bo tak jak mówię, na żadnym innym koncie tego naturysty nie robiłem. Dobra, no i teraz mamy bagiennego Dragora, na którym się chyba skupimy i którego spróbujemy kliknąć. Jeżeli się nie uda, to trudno, no ale jestem optymistą, jestem dobrej myśli, że jednak on tutaj padnie, no bo myślę, że on jakby padł, to może i byśmy nawet zamknęli tą twierdzę, może i by nawet ten 300 wpadł, chociaż nie planowałem tego robić dzisiaj na odcinku, no ale nie wiadomo, no z tymi magami jest różnie, mieliśmy na niego co prawda 0,50%, jeszcze coś tam Kunegundzie powymienialiśmy, że ona te statystyki ma większe, klata jej bardzo dużo dawała, więc może i faktycznie byłaby szansa, żeby tego Dragora sobie tutaj kliknąć. No na pewno byłoby miło, no bo niestety, tak jak już często wspominam, bardzo magowie blokują niestety tego zabójcę i możemy mieć tak, że mamy po kilka procent na jakichś kolejnych wojowników, a na maga mamy, nie wiem, 0,10 albo nawet not possible, no i stoimy, po prostu stoimy na nim, więc to jest takie, no niefajne. Nie wypadł nam klucz do cyrku grozy jeszcze, mimo że już ten, chyba od soboty mam 7 na, nie, nawet od piątku, bo ja w piątek wieczorem klikałem te lochy. Więc nawet od piątku mam 7 na 10, jeżeli chodzi o tą twierdzę posępnego czerepu. No ale mi jeszcze klucz do tego cyrku nie wypadł, więc trudno, będziemy musieli czekać dalej. Tam chyba pierwszych dwóch to są wojownicy, ale i tak nie wiem, czy oni by padli w sumie, nawet jakbyśmy teraz... No to jest trudne, nie? Bo tu już pamiętamy, że wchodzimy w ten etap cyrk grozy, potem piekło. To się kończy tak mniej więcej w okolicach 320 levela, no i później już niestety jest taki, można powiedzieć, większy stop. Chociaż teraz, patrząc na to, jak ta gierka wygląda, jak to wszystko szybko tutaj nam idzie i to wszystko szybko pada, no to jednak taki większy stop to można by powiedzieć, że jest gdzieś, nie wiem, na 420 poziomie, nie wiem, 430, aniżeli teraz, no bo mimo, że zamykamy, o dobra, padło, mimo, że zamykamy ten cały cyrk grozy, to piekło i już w teorii nie mamy co klikać, no to potem sami wiecie, jak to wygląda i jednak tam zawsze się jakiś inny log znajdzie. Tu mamy jakąś klatę, widzimy, że dla zwiadowcy, no ale ona jest na wszystkie cechy, nie mamy już niestety dzisiaj rozmontowań, musimy ją sprzedać, no bo nie mam wyjścia, co tutaj z nim zrobić. No i okej, teraz mamy wojownika posępnego czerepu. Ten mag mi tak szczerze nie dał za wiele expa, myślałem, że da więcej. No ale tutaj niestety musieliśmy się troszeczkę, no przesadziłem, nie? Myślałem, że oni będą dać prawie cały level czy coś koło tego, no a tu jak widzimy dał mi zaledwie pół. No ale okej, no teraz spróbujmy tego wojownika, chociaż on nie pada tak szybko, jakby było to możliwe, no ale okej, udało się. Mamy jakąś czapkę dla Barbara, ile nam, o, plus 98, tylko że no też musimy tutaj niestety wymienić sobie te runki. Tutaj pyk, tutaj zrobimy od razu odzysk klejnotu, no ta czapka naprawdę dużo dawała
więc dobra, niech będzie. No i okej, teraz mamy smoka ciemności. Zobaczmy, jak ten smok ciemności, czy on nam padnie w miarę szybko, czy również niestety będziemy się musieli wstrzymać. No poklikamy chwilę, zobaczymy. Smok ciemności to jest kolejny wojownik i z tego co pamiętam 10 to jest również wojownik, więc no jeżeli oni padną, to się bardzo, ale to bardzo zbliżymy właśnie do tego 300 poziomu. Tylko że no nie wiem właśnie, czy ten smok ciemności by nam faktycznie... Okej, padł nam, super. No i teraz mamy znowu jakiś dla zwiadowcy wszystkie cechy, no ale tu niestety nie mamy nic do zroboty, tylko musimy po prostu tego rycerza posępnego czerepu sobie zacząć klikać, a tamten paseczek niestety musimy sprzedać. No nic więcej tutaj nie wykombinujemy, nic więcej niestety nie zrobimy. Okej, no i czy my chcemy już go docisnąć, czy też nie? No mało mi grzybów zostało, tak szczerze mówiąc, jak mam być z wami szczery. Dobra, jeszcze jakieś ostatnie próby. Spróbujemy tu na niego. No jeżeli on by nam padł, to na pewno byśmy wbili ten 299 level. No i ewentualnie, okej, no tu było bardzo bliska próba, tutaj było, okej, padł nam, ostatnia próba, 299 poziom, dobra, mamy jakieś rękawice dla Mariuszka, zobaczmy, plus 11, no to nie jest dużo, to możemy je sprzedać, ja to muszę sprzedawać, no bo jak widzicie, i tak bym nie zrobił żadnej misji ani nic, no i patrzcie, że mamy teraz, bardzo malutko nam brakuje do właśnie kolejnego levela, czyli już tego 300, Awkom na pewno tego nie wbijemy. Na pewno dzisiaj, może jutro, no ale mimo wszystko sami zobaczcie, że kolejnego lochu już tu nie mamy, ewentualnie tornadem, ale całego levela to ja tornadem nie wbiję. No tu już jest problem, a ja i tak zresztą nie mam za dużo grzyba, żeby dalej klikać, jak mam być z wami szczery, mimo że wy tego nie widzicie. W sumie zrobiłem więcej niż dzisiaj zakładałem, myślałem, że naprawdę będzie trudniej, będzie ciężej to wbić, no ale na następnym odcinku już myślę, że wbijemy ten, już będziemy mieli, nie wbijemy, tylko będziemy mieli ten 300 poziom, czy to z awki, czy to z czegoś. No tutaj to tornadko, no tu mamy jakiegoś zwiadowcę, no ale i tak całego, no nie całego, jednej dwóch trzecich levela to ja raczej tornadem nie wbiję, więc nie ma myślę sensu tego dociskać na ten moment. Jutro wydaje mi się, że zawki po prostu, bo dzisiaj gdzieś wbiję tyle do końca, może ewentualnie z dwa tornada, no i ten 300 level wbijemy. Nowy poziom mamy za 2 dni, więc to też jest dobra sprawa, żeby właśnie sobie docisnąć ten level, no bo wiadomo, nowy poziom, jak będziemy mieli im wyższy poziom, przynajmniej na razie tak to działa do tam 393 levela, no to nowy poziom da nam tego expa więcej, bo on nam daje pełny level, więc dobrze będzie ten 300 jutro sobie dobić. Tak jak mówię, jutro myślę, że po awce na spokojnie. Ile mi będzie brakać, to doklikam tym tornadem, albo może mi się cyrk odblokuje, chociaż cyrk to bym wolał zostawić na odcinek, i ten 300 wpadnie i 301 z nowego levela tutaj właśnie z kalendarza. Okej, w miarę git, poszło lepiej niż myślałem, tak szczerze mówiąc, więc ja osobiście jestem zadowolony. No i dobra, i teraz mogę wam pokazać topkę i zaraz przejdziemy do tych lochów, które właśnie sobie przeklikałem w piątek tak naprawdę, gdy zaczynałem ten weekend epicki, ale najpierw pokażę wam topkę. No i topka wygląda tak, że dość dużo osób ma już ten 300 poziom, tak szczerze. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, Turor 5, Mr. Jupson 6, no to nie, wcale tak dużo, myślałem, że troszkę więcej, więc 6 osób, no i ze mną myślę, że jutro będzie tych osób 7 miało właśnie ten 300 poziom, więc to jak najbardziej git. No i zobaczmy, jak ta topka wygląda, bo tak, wujek top 1, jeżeli chodzi o level, berserk, więc tutaj no jeżeli chodzi o berserków, o druidów i tak dalej, no to raczej to idzie w miarę łatwo, no ale tutaj trzeba oddać, że mają ten już 318, Miźmalisz 314, Słoma Berkiem 307, no i Zebo 312, Turor wbił 305 przez ten weekend epicki, więc też jest git. No i tutaj zobaczmy, że jeszcze Zarafix, który ma 290, prawie 6 level magiem, to jest w ogóle szapobarze, taką klasą, taki level przycisnął. Mamy również Smunka. Bo tu się coś zmienia. Mamy również Smunka, który ma 290 paladynem, więc to też jest super wynik. No i Mr. Jupson. Jeżeli tutaj kogoś pominę, to oczywiście przepraszam. Jak się zacząłem gdzieś świecić dziwnie. Trochę gorąco mam w pokoju. Jeżeli chodzi o Mr. Jupsona, no to on tutaj wojownikiem 301 level, więc to też no jestem pod ogromnym wrażeniem. Muszę dzisiaj jeszcze przed awką przelecieć, jeżeli chodzi o
tutaj klaserek, no bo dużo osób mi dawało po tym weekendzie epickim jakieś itemki. Dzisiaj na przykład Misia Malisia, bo tu chyba oni klikają o ranking, no mniejsza z tym, Misia Malisia musiałem dzisiaj rano zabić, bo po prostu pokonać, bo dawał mi 3 itemki, Zebo mi wczoraj dawał kilka, no i generalnie tak jak mówię, no dużo nowych itemów do klasera się właśnie pojawiło po tym weekendzie epickim. No i dobra, i tak naprawdę tak wygląda topka, tutaj jest jeszcze Szymcio 295, no ale to jest zwiadowca. Mamy Kwikwakwo, który jest 286, ma poziom zabójcą również. No i jeżeli chodzi o zabójców, no to mówię, Turor póki co 305 level, ładne podstawy. No i generalnie, no ładnie, ładnie. Postać prowadzona w miarę git, chociaż już nie topowa, jeżeli chodzi o level. A tak, tu Miś Maliś chyba próbował wujka przeklikać i mu się udało o ranking. No mniejsza z tym. Tak jak wspomniałem, więc kto chce, to sobie może tą topkę zatrzymać. Gildyjnie, póki co spadliśmy, dlatego że próbujemy, jesteśmy top 1, tak czy siak, ale próbujemy teraz te lożki. Chyba przed weekendem mieliśmy 192%, teraz już mamy 198%, więc jakoś te wyprawy padają i lecimy po 200, no i później sobie wbijemy na top 1. Twierdze nie są zbyt ważne, pupile wam pokazałem na początku, no i podziemia trochę spadłem, teraz nie wiem w sumie kogo bić, więc biję ciągle tego samego, ale ten ranking podziemi to też jest taki, wiecie, no taki, żeby sobie po prostu był. Tu w ogóle widziałem, że dwie osoby już mają 12 serce, co ciekawe, Gumzerker i Smunek. My to 12 serce dopiero chyba z 2 dni temu zaczęliśmy budować, no i tutaj o ile Smunka się w sumie nie dziwię, że już ma 12, to się dziwię jak Gumzerker to zrobił, bo z tego co wiem, on klikał, zaczął chyba później niż od razu od startu serwera, no i on tak nie był w rankingu za bardzo widoczny, kto śledzi tą serię, ten wie, bo my ten ranking oglądamy, a tutaj nagle wyskoczył z 12 sercem i to już kilka dni temu miał to 12 serce, więc no dziwne, dziwne, jak on tyle tych dusz zebrał, no ale może tutaj po prostu nie budował innych budynków, tylko poleciał w serce, nie mam pojęcia, no nieistotne, tak jak mówię, tak to generalnie wygląda. No i okej, może teraz sobie zobaczmy, co tu się podziało. Portali do piekieł może wam oszczędzę, takie najciekawsze rzeczy, no to myślę, że ta tyranka Tacy, możemy obejrzeć, jak ona tutaj nam padła, bo to na pewno było dość ciekawe. Tak jak mówię, no ona tego HP nie ma za dużo, więc tutaj hitki, no chociaż na razie nie robią na niej jakiegoś dużego wrażenia, powiedzmy, ale jeżeli chodzi tak generalnie, no to dużo uników na pewno z naszej strony, tu jakieś krytyki, kto chce to standardowo, w ogóle nie liczycie w komentarzach. Kiedyś pamiętam, że niektórzy liczyli, że na tego zrobiłeś tyle uników, na tego tyle, teraz nie liczycie, więc jak komuś się nudzi, to możecie policzyć. No i tutaj, no tak jak mówiłem, krytyki, chociaż ona tu jeszcze uników troszeczkę robi, no ale udało się kliknąć. W ogóle nie sprawdziłem, kogo my teraz mamy w tym. Teraz mamy piekielnego Petera. Szczerze, może on też by był do kliknięcia, bo to jest z tego co pamiętam wojownik, no ale już mniejsza nie będę sprawdzał po prostu. Dobra, czyli tak, tutaj ta tyranka Tacy z takich ciekawszych rzeczy. Tutaj mamy Esteros, który udało mi się ruszyć. To jest Królowa Matka. Ją ostatnio mieliśmy i na niej się zablokowaliśmy. To również jest zwiadowca. No i tu już pod koniec tego mojego piątkowego klikania, gdzie już tak naprawdę docisnąłem strefę mroku, no to tą Królową Matkę sobie zacząłem bić i potem tego pudla miniaturę i teraz stoimy na 9, który jest Gurołazem. Wiadomo, że ten Gurołaz też cięższy przeciwnik, no a tutaj te dwa Esterosy padły w miarę łatwo, biorąc pod uwagę, że to jeszcze było świeżo po przebraniu, no to wiadomo, jak te lochy wyglądają. Żałuję, że nie miałem za bardzo czasu w weekend, bo miałem naprawdę fajne pomysły na odcinki, mianowicie szukanie maksymalnych runek na W50 i ewentualnie lochy na W50, to pierwsza sprawa. No i druga sprawa, oczywiście tutaj to przebieranie na S40, podzielić na dwie części, na przykład przebieranie to jest pierwsza część, na druga klikanie lochów, bo jak widzicie, no tych lochów naprawdę dużo zrobiliśmy. Aha, i wam w ogóle nie pokazałem tego Smokiego i tego Okołała. Dobra, to jeszcze wam też zaraz pokażę. Tak jak mówię, no bardzo dużo się tu wydarzyło przez ten weekend, więc nawet nie wiem dokładnie od czego zacząć, ale dobra, zobaczmy jeszcze tego pudla miniaturę, żeby już ten Esteros, powiedzmy, domknąć. No i sobie zaraz obejrzymy, jak ta walka wyglądała Okołała i właśnie tego Smokiego, bo to też myślę, że może być dla was dość ciekawe. No i co? No i spoko. No tak jak mówię, no miesiąc i tydzień w tym momencie, no i 300 levele już na serwerze są i my też ten 300 level już sobie zaraz wbijemy, także no szybko to bardzo idzie, nie? Ja nawet jestem zadowolony tak szczerze, że ta gra teraz tak wygląda szybko, bo ja strasznie nie lubię early game'u, strasznie nie lubię, wiecie, tych pierwszych dni serwera, zawsze coś tam sknocę, a po prostu w late game'ie no to już jest o wiele mniej rzeczy, więc o wiele ciężej cokolwiek sknosić, więc no jak sami wiecie,
po prostu jest o wiele prościej się gra, no a tutaj no to dużo się dzieje, jest taka wiecie dynamika i tak dalej. No ale dobra, pudel miniatura pokonany, no i okej, teraz może sobie zobaczymy okołała. Tutaj kwestia dość prosta, Dzyńka musiała dać 3 krytyki. Musieliśmy mieć wszystkie możliwe pety złapane, jakie możemy złapać właśnie w tą porę roku i do oka, plus po prostu 11 trener, no i 3 krytyki, z tym okiem nie było co po nim zbierać, powiedzmy. No i jeżeli chodzi o Smokiego, no to tak jak mówiłem, około 107 grzybów, więc no bardzo, ale to bardzo łatwo nam to poszło. Myślałem, że będzie, tak jak mówiłem, o wiele ciężej. No a tutaj dokładnie chyba 107, nie jestem pewien, ale 107 grzybków. No i ten Smoki nam padł, więc no te pupile na W50 poszło na niego 250, tutaj jeszcze mniej, bo 100, więc no strasznie coś ostatnio ten Smoki łatwiutko nam pada. No tych uników wiadomo sporo ze strony Chompa, no ale udało się, więc git. Dobra, lecimy dalej. Kogo my tu jeszcze mamy zapisanego? Z takich ciekawszych lochów to wam mogę pokazać w zasadzie. Aha, tu jeszcze tą rudą ślama Zarnicę pokonałem, to jest w ogóle mag. To w ogóle na nim żeśmy stali, no tak, ja zapomniałem totalnie. No i jak tą rudą ślamazarnicę nam się udało pokonać, no to potem poszła i ten zwiadowca, królowa matka, i potem poszedł ten kolejny wojownik, tak jak mówiłem. No tutaj standardowo mało HP zostało, ale siadł. No i co my tu jeszcze mamy? Zaczęliśmy, tak jak mówiłem, tą karczmę mrocznych sobowtórów. Pierwszy w niej to był ten roztańczony grzyb. Bardzo łatwo nam z nim poszło, dużo mieliśmy na niego procentów. No i potem jak skanowałem od nowa postać, to zobaczyłem, że opuszczony wartownik, czyli wojownik, również nam padnie. I również bez większych problemów, bo też na niego były duże procenty. I na trzeciego, z tego co pamiętam, też było około 3-4%, więc no... To sami widzicie, to nam daje 300 milionów expa. Na tym etapie, czyli ten 290 level, te 300 milionów expa to jest praktycznie cały level, więc no tutaj ta karczma mrocznych sobowtórów w tej gonitwie po 300 poziom daje nam bez mała 3 levele, więc no ogromna ilość, nie? I ogromny boost w jeszcze szybszym wbiciu po prostu tego 300 poziomu. No i teraz z niego dostaliśmy, jak widzicie, dość fajną broń. Nie miała ona jakiegoś super rozrzutu, ale dawała nam 22 średnie i w sumie chyba ją gdzieś tutaj mam. Dokładnie tutaj. Myślałem, czy ją zmieniać, czy coś, ale 22 średnie to nie jest jeszcze wcale tak dużo. To pierwsza sprawa, no a druga sprawa, rozrzut nie jest jakiś super, więc na razie się wstrzymuję. Wrzucę ją tam do kibelka i może jakiemuś pachołkowi dam i jeszcze zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie. Dobra, no i trzeci, jeżeli chodzi o tą karczmę, to jest krytyczny karczmarz. Zobaczmy jego, jak to tu wyglądało. No to tak samo wojownik, więc również kwestia uników, jakiejś większej ilości też, tak jak mówię, no padł dość łatwo, chociaż zobaczcie, że on tutaj jak nas uderzy, no to faktycznie te obrażenia robi spore, nie? No ale tu tych uników sporo z naszej strony również, no i padło po prostu. Tak jak mówię, no tutaj lochy przyjemnie padają, zresztą sami widzicie, że dość szybko, no ale jeżeli chodzi o magów, no to jest tragedia i to jest właśnie w sumie tak samo jest ze zwiadowcą. Zwiadowca również na tych magów ma duże problemy, tak jak już wspominałem ostatnio, jeżeli chodzi o druida, chyba ma prościej druid troszeczkę z magami, biorąc pod uwagę, że on jest właśnie na inteligencję. Tu jeszcze wam zapisałem maga, przybysz z kosmosu, z którym ostatnio się męczyliśmy. Tutaj no barbar nie zrobił za wiele, ale łącznie z magusiem połowa HP. Kunegunda też trochę, no i zobaczmy jak my. Tutaj no krytyk dość fajny, 3 miliony i prawie 4, no i udało się go kliknąć. To było w ogóle wtedy, tak, to wszystko było 12 listopada. Tu mamy maszynę do zabijania, którą również udało mi się pokonać. To wszystko poszło praktycznie z marszu, praktycznie za kilka grzybków, no bo jak wiecie, po przebraniu no to jest bardzo łatwo na tym etapie przechodzić lochy, więc tak jak mówię, no druid ma chyba troszkę prościej z tymi magami, no ale tutaj zwiadowca i zabójca, no to straszna blokada, ale no wynagradza to, że zwiadowcy i wojownicy za to padają o wiele prościej. Dobra, tutaj jakiś itemek też, no to wiadomo, tam ewentualnie na pachołka poszło, czy coś, już nie pamiętam, no ale maszyna również nam padła. No i kogo my tu jeszcze mamy? To jest portal do piekieł, to jest jakieś tam hemoridory i coś, to nie jest w sumie nic ciekawego. No i na koniec Banshee, również mag, to jest chyba 9 albo 8 w tej piramidzie szaleństwa, o ile się nie mylę. Więc to jest, tak, to jest chyba 9, bo to jest przed tym naszym lustrzanym odbiciem. Również mag, więc stwierdziłem, że wam go zapiszę, bo też nie było z nim tak łatwo wbrew pozorom. No ale zobaczcie, jak tutaj siadły nam krytyki, no to zostało nam praktycznie tylko i wyłącznie ją dobić. Więc również git, tu nam jakaś broń poleciała na maga i chyba nawet maguś ją ma, nie, maguś ma inną, okej, to nieważne. No i dobra, z ciekawszych lochów to tyle. Tak jak mówię, 300 poziom tuż, tuż. Dzisiaj robię tą awkę, gdzieś dobiję, myślę, że dotąd, widzicie to?
widzicie, myszką pokazuje, dobiję gdzieś dotąd, no i może jutro zanim zamiast awką, to może jakimś tornadem już będę próbował, no bo tak jak mówię, dzisiaj na pewno tornadem nie dobiję tego levela, bo tutaj już miałem problemy z tymi poprzednimi wojownikami, a co dopiero dalej, żeby to szło, więc jak dzisiaj tą mapkę sobie zrobimy, to może jutro dobiję po prostu tornadem, no i ten 300 poziom będzie i później myślę, że już gierka na spokojnie do właśnie tego weekendu, gdzie będą lecieć same czarne i pomarańczowe gemy i dalej będziemy mogli coś pocisnąć. I tyle chyba. Wydaje mi się, że tyle. Tu już mamy nordyckich bogów odblokowanych, no ale jeszcze nie ma na nich szans. Dobra, ja wam pięknie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie standardowo kciuczka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie na Twitcha, no i oczywiście najważniejsze, subskrypcja z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to będzie mi miło, jak zasubskrybujecie po prostu. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Możecie pisać w komentarzach swoje opinie. Komentarze są oczywiście dla was. Ja wszystko czytam. Jak już odcinek ma tam kilka dni, to już nie wracam do niego, już raczej nie czytam tych komentarzy, ale dzień, dwa dni po opublikowaniu odcinka czytam wszystkie, serduszkuję, odpowiadam, więc możecie pisać. Także jeszcze raz dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!